Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie. Wieczorna rozmowa Telewizji Republika i nasi rozmówcy, nasi goście. Pan profesor Waldemar Paruch, wykładowca Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie i pan doktor Tomasz Żukowski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Panów bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Dobry wieczór, witam Państwa. Oczywiście, raz jeszcze dobry wieczór. Ostatnie dni roku to zawsze czas na podsumowanie. Ja oczywiście również chciałabym poprosić Panów o podsumowanie, polityczne podsumowanie tego mijającego roku z taką perspektywą wyjścia na rok przyszły, ale na początku chciałabym zapytać o pandemię. Ona już od niemal 2 lat towarzyszy polskiej polityce, bo również polskiej polityce. I chciałabym Panów zapytać, czy pandemia i jeszcze na politykę wpływa? Czy już tak jesteśmy do niej przyzwyczajeni, a być może też część z nas nie chce o niej słyszeć i słuchać, że to już jak te będą przebiegać poszczególne fale koronawirusa, nie ma już większego wpływu na decyzje, sympatię bądź brak sympatii lub niechęć, jeżeli chodzi o preferencje polityczne. Pan profesor Waldemar Paruch. Ta preferencja polityczna, kwestia pandemii, w stosunku do niewielkiego wpływu nie ma, bo badania przeprowadzane kilka miesięcy temu pokazywały mniej więcej równy podział, jeśli chodzi o stosunek do restrykcyjnych działań przeciwko pandemii, tych, nazwijmy to, bardziej wolnościowych, z jednym wyjątkiem, więc czy to wyborców Konfederacji, gdzie są jednoznacznie w tej materii wolnościowi, albo negują istnienie pandemii, albo odrzucają jakiekolwiek zdecydowane działania rządzących, czy też społeczne działania przeciwko pandemii. Kwestia spowszedniała o tyle, o ile nie wywołuje załamania służby zdrowia. Na razie w roku 2021 takiej sytuacji nie mieliśmy, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak będzie działał Omikron w 2022. Jak wierzyć ekspertom, to ta granica, kiedy może nastąpić tąpnięcie w służbie zdrowia, to jest mniej więcej 40 tysięcy zachorowań dziennie przy dużym wskaźniku hospitalizacji, bo tu jest problem najistotniejszy, ponieważ pandemia w apogeum fali drugiej, apogeum fali czwartej wyłączyła wiele segmentów medycyny specjalistycznej i to jest faktyczny problem. Włączyła na przykład ośrodki intensywnej terapii, które zostały po prostu przejęte tak naprawdę na przyjmowanie pacjentów covidowych i to jest faktycznie problem, który może generować różnego rodzaju lęki, ale w społecznościach mikro, czyli począwszy od rodzin, czy też jakichś takich społecznościach lokalnych. Natomiast w skali makro Polacy chyba się nauczyli współżyć z ową pandemią, bo oczywiście nie mając pełnej świadomości, że pandemia pociąga za sobą skutki w sferze również gospodarczej. O czym wiemy, no inflacja jest też w pewnym sensie budowana przez efekty pandemii, a przede wszystkim przez tę drogę wyjścia z pandemii, którą przyjęto w skali globalnej, czyli dosypania, że użyję takiego słowa, olbrzymich ilości pieniędzy do gospodarki. Zaczęło się od Stanów Zjednoczonych, decyzji Donalda Trumpa, potem przyjęły ten model również państwa europejskie, co niewątpliwie jest jednym z elementów tworzących inflację. Rzadko się o tym mówi, ale te biliony dolarów, biliony euro, które wprowadzono do gospodarki, musiały spowodować inflację. Pana doktora Tomasza Żukowskiego o to samo chciałam zapytać, ale chciałabym również, chciałabym dopytać o tak zwane obostrzenia, bo to jest tak, że część opozycji bardzo mocno domaga się od rządu wprowadzenia obostrzeń, lockdownów, część środowiska medycznego, za tym również część mediów. Można powiedzieć, że polska debata publiczna przynajmniej z jednej strony jest bombardowana takimi wezwaniami do tego, że to już jest ostatni czas, albo że już ten ostatni moment został nawet przegapiony, by wprowadzić lockdown, ograniczenie, zdalne nauczanie. No, różne są pomysły, włącznie z obowiązkowym szczepieniem. Proszę powiedzieć, panie doktorze, czy Polacy w ogóle chcą takich działań podejmowanych przez rząd? W tej chwili są w tej kwestii podzieleni, to tak, że można by powiedzieć, że większość nie chce. Ale tu się zgodzę całkowicie z profesorem Paruchem, że ta stabilność, która jest wynikiem pewnego oswojenia sytuacji, jakby może się zmienić, jeśli Omikron doprowadzi do jakiegoś bardzo wyraźnego wzrostu zachorowań, do zdecydowanego zwiększenia nacisku na szpitale, no i w konsekwencji do takiej presji, która może spowodować
poważne kłopoty z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia. Wtedy ta sytuacja może się rzeczywiście zmienić. Natomiast dodam do tego jeszcze dwie rzeczy, o których mówił profesor, a jednej zresztą wspomniał. To znaczy można się spodziewać, że jeśli szczęśliwie kiedyś z tej epidemii czy tej pandemii wyjdziemy jako Polska, no to trzeba się liczyć z tym, że wtedy może nastąpić czy ujawnić się opóźniony kryzys, czy otwarte napięcia i kryzys, jeśli chodzi o funkcjonowanie całego systemu. Można się spodziewać protestów kadr, które będą pracowników ochrony zdrowia, którzy będą właśnie z tej pandemii bardzo no, w takiej dużej traumie wychodzić. Myśmy już widzieli to do pewnego stopnia, a to natomiast zostało to ewidentnie no, wchłonięte przez czwartą kolejną falę. I ostatnia kwestia, myślę, że tak naprawdę pewnie najważniejsza w długiej perspektywie, czy tej najszerszej perspektywie, to jest to, że pandemia bardzo dramatycznie uderzyła zwłaszcza w cywilizację Zachodu. Znaczy ona przyczyniła się do osłabienia jej w rywalizacji z Chinami, które przynajmniej oficjalnie dają sobie całkowicie z tym radę dzięki no, nadzwyczajnym autorytarnym technikom rządzenia i również w relacji z Rosją, która po prostu się tym wszystkim nie przejmuje, daje gwarancję elitom, a cała reszta społeczeństwa po prostu ma obowiązek się przyzwyczaić, że to nie ma znaczenia. W takim razie odchodzimy już od samej pandemii, choć ona być może jeszcze się pojawi w wypowiedziach panów. Kto jest, szanowni panowie, jeżeli w ogóle ktoś jest takim zwycięzcą politycznym 2021 roku? No bo mieliśmy po pierwsze dość silne zawirowania w koalicji rządzącej. Mogłoby się już nawet momentami wydawać, że ona się kończy, no ale mimo wszystko trwa cały czas. No a z drugiej strony po stronie opozycyjnej mieliśmy powrót w końcu, bo wiele razy był zapowiadany na przestrzeni ostatnich lat, powrót Donalda Tuska. Powrócił, jest znowu przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Jest zatem taki zwycięzca, polityczny zwycięzca 2021 roku, panie profesorze. Zwracam się do pana profesora Waldemara Perucha. Sprawa jest bardziej złożona, bo jeżeli wziąć pod uwagę pierwotny projekt Donalda Tuska, czyli powrót do polskiej polityki i wywołanie w ciągu pierwszych tygodni, nawet dwóch czy trzech miesięcy wywrotki politycznej w Polsce, to ten projekt się nie zrealizował. Pewnym elementem składowym tego projektu była taktyka przyjęta przez Jarosława Gowina, ten projekt legł w gruzach, co by wskazywało, że prezes Jarosław Kaczyński potrafił wyjść z sytuacji, która wydawała się nierozwiązywalna, ponieważ w sensie pozytywnym pamiętajmy, że była taka groźba, że Zjednoczona Prawica utraci nawet 15 posłów, co oznaczałoby w tej układance w Sejmie niemożność utrzymania większości parlamentarnej. Okazało się, że wyjątkowe zdolności prezesa Kaczyńskiego w wielu przypadkach już w przeszłości pokazało, że jest w stanie wychodzić w sposób niesamowity z sytuacji trudnych. Pokazywało, że ta większość jest. Ona wprawdzie nie jest większością dużą, ale pamiętajmy także, że w Sejmie 8 kadencji na początku ta większość wynosiła tylko 4-5 posłów. Na początku Sejmu 9 kadencji też to było 4-5 posłów. To nie jest tak, że Zjednoczona Prawica miała kiedykolwiek większość 20 czy 30 posłów, bo taki stan po prostu nie zaistniał. Natomiast znacznie łatwiej jest wskazać przegranych. Ci przegrani to jest ta druga liga polityczna w Polsce. Za przegranych należałoby niewątpliwie uznać Jarosława Gowina. Jego projekt, jego pozycja polityczna uległa dekonstrukcji to całkowicie. Niestety połączonej także z zapaścią zdrowotną. Dzisiaj Jarosław Gowin nie jest żadnym ważnym graczem politycznym. Prawdopodobnie nim już nie zostanie. Przegranym jest także lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, prezes Władysław Kosiniak-Kamysz i to w takim sensie średniookresowym. Dzisiaj bowiem Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma dobrej strategii, którą mogłoby wybrać w celu przekroczenia 5%. Klęska porozumienia z Kukizem, nieudany zwrot i współpraca z Jarosławem Gowinem. Skazuje się Polskie Stronnictwo Ludowe na porozumienie z Szymonem Hołownią, ale Szymon Hołownia nie ma żadnego interesu w tym, żeby porozumiewać się z Polskim Stronnictwem Ludowym, ponieważ traci jedną ze swoich unikatowych cech, że jest nowym politykiem na polskiej scenie politycznej, który stara się unikać wpisywania w realizację PiS-PO, a wiąże się z Polskim Stronnictwem Ludowym, wiąże się z partią, która jest standardową państwą, partią też nawet symboliczną dla III Rzeczypospolitej. I to niewątpliwie mogłoby spowodować dalsze tąpnięcia sondażowe. Mamy także kryzys na lewicy, ale ten kryzys na lewicy jest
sporem o to, na ile lewica będzie podmiotowa. Tutaj Włodzimierz Czarzasty stara się ratować podmiotowość lewicy. Najpierw przeżył pierwsze uderzenie zaraz po powrocie Donalda Tuska. Wyszedł obronną ręką. Teraz mamy secesję w postaci tego Szkoła Polskiej Partii Socjalistycznej, która prawdopodobnie niedługo zostanie wchłonięta przez Platformę, niedługo w kontekście wyborów. Czyli jeżeli celem było dokonanie wywrotki w 2021 roku, to stronnictwa liberalno-lewicowe tego celu nie osiągnęły. I też mocodawcy w Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że prawo Donalda Tuska należy rozpatrywać w Układzie Europejskim, po prostu ponieśli porażkę. Stąd też mamy teraz nasilaną agresję Unii Europejskiej w kontekście Polski. Moim zdaniem pierwszy kwartał roku 2022 będzie decydujący, bo jeżeli do kwietnia nie zostanie rozwiązane w jakikolwiek sposób problem funduszu covidowego dla Polski, czy to pozytywnie, czyli Polska te pieniądze otrzyma, czy też negatywnie, Polska ostatecznie z tych pieniędzy zrezygnuje, czyli wymusi renegocjację w Unii Europejskiej tegoż porozumienia dotyczącego funduszu covidowego, to będzie bardzo istotne rozstrzygnięcie dłużej niż do maja. Kwietnia nie będzie można tego tematu ciągnąć, ponieważ Donald Tusk nie ma aż tak wiele czasu, żeby dokonać takiego skokowej zmiany polityce w Polsce. Ten game changer, o którym marzono, kiedy Donald Tusk wracał, do dzisiaj w polityce polskiej nie zaistniał i trudno go na horyzoncie znaleźć. To samo pytanie w takim razie o tych politycznych zwycięzców, czy politycznego zwycięzcę. Jeżeli taki jest, pan profesor Waldemar Paruch mówił też o politycznych przegranych, to również o tych przegranych politycznych zapytam pana doktora Tomasza Żukowskiego. Panie doktorze, jak to wygląda? Kto na podium? Ja się generalnie. Czy w ogóle podium jest? Przepraszam. Ja bym powiedział w ten sposób. Myślę, że jeżeli mielibyśmy oceniać tych, którzy wygrali, tych, którzy przegrali, oczywiście mówiąc o tych najważniejszych graczach, nie tych, którzy chcieli wejść wyraźniej na scenę, im się to nie powiodło, to myślę, że trudno jest oceniać to tak do końca, ponieważ te rozstrzygnięcia zapadałyby, jeśli mielibyśmy je oceniać, na punkty. To nie był ani knockout, ani jakaś bardzo wyraźna przesunięcie na korzyść kogoś, no bo to się nie powiodło ani Donaldowi Tuskowi, nie powiodło się rzeczywiście panu Kosiniakowi. Na pewno na punkty przegrał wyraźnie pan Czarzasty. Donald Tusk pewnie raczej w sumie jego bilans jest raczej ujemny, chociaż jeśli uznamy, że skutecznie uda mu się wyhamować ambicje podmiotowe pana Czarzastego, no to w takim razie ten bilans zaczynał. Rzeczywiście też, będąc w bardzo trudnej sytuacji, można uznać, że ma więcej punktów po stronie plus Jarosław Kaczyński. Natomiast myślę, i tu się zgodzę, że rzeczywiście te wszystkie najważniejsze rozgrywki będą rozstrzygać się, nie wiem czy koniecznie w pierwszym kwartale przyszłego roku, ale mogą się rozstrzygnąć w przyszłym roku, chociaż myślę, że nie można też wykluczyć, że jeżeli chodzi o wewnątrzkrajową scenę, no to tym terminem docelowym może być konstytucyjny termin wyborów. Natomiast dodałbym do tego jeszcze wątek międzynarodowy, bo tutaj no myślę, że głównym zwycięzcą jest przewodniczący Chin, cesarz Xi, jeśli tak można go nazwać, żeby oddać jego realną rolę. Pozycja tego państwa się zdecydowanie umocniła, no i rozumiem, że po najbliższej olimpiadzie pewnie będzie jeszcze większa. Mam wrażenie, że no niestety, oby to się nie potwierdziło w przyszłym roku, więcej wygrał niż przegrał również, chociaż udało się go wyhamować na granicy z Białorusią, przewodniczący z kolei prezydent Rosji, czyli nazwijmy go carem Rosji, żeby oddać jego rzeczywistą rolę. Natomiast zarazem mam do czynienia z taką sytuacją, w której trudno powiedzieć, czy ktoś wygrał, czy przegrał, jeśli chodzi o tą wielką próbę wielkiej rewolucji w zmianie reguł gry w Unii Europejskiej. Bo myślę, że jeśli chodzi o przestrzeganie reguł gry, to z całą pewnością ci wszyscy, którzy dokonują tej rewolucji, już przegrali. Natomiast jaki będzie efekt ich działania, tego jeszcze nie wiemy. Pan profesor Waldemar Paruch postawił taką tezę, że ta intensyfikacja działań Unii Europejskiej, instytucji Unii Europejskiej wobec Polski no wiąże się z tym, że Donald Tusk nie dokonał swojego blitzkriegu, bo rozumiem, że miał szybko zająć pozycję zwycięzcy. No, tymczasem zdobył te dodatkowe, powiedzmy, 10% dla Platformy, no ale od kilku
kilku tygodni regularnie już traci. Były przecież sondaże, w których lekko wyprzedzał Szymona Hołownię i widać, że słabo sobie radzi w tej rzeczywistości, takiej, w której no, nie ma go w Sejmie, nie ma go w Senacie. Sejm przede wszystkim się liczy, no, ale nie ma go w polskim parlamencie. Jest człowiekiem jakby dochodzącym do polskiej polityki, a wtedy, kiedy toczą się najważniejsze debaty, no on może co najwyżej nagrać swój komentarz telefonem komórkowym i wrzucić go na profil w mediach społecznościowych. No to na pewno utrudnia mu działanie, ale ta Unia Europejska idzie z pomocą. Ja się zastanawiam i to pytanie kieruję do obu panów. Jaka jest w tej chwili odporność polskiego społeczeństwa, polskiej opinii publicznej na te kolejne ataki? Bo powiedzmy, że te pierwsze mogły być pewnego rodzaju szokiem, bo do tej pory Polacy byli nawet, nie wiem czy słowo wychowywani, ale no tak przyuczani do takiego patrzenia z pokorą wobec Unii Europejskiej jako tego źródła, które zapewnia Polsce dobrobyt. No, w tym momencie ta sytuacja jest już trochę inna, bo Polacy już zaczynają też rozumieć, że na przykład wyższe ceny energii wiążą się też z konkretną polityką państw, z polityką instytucji Unii Europejskiej, a te zapowiadane jeszcze zmiany no, mogą jeszcze sprawić, że ta energia, ogrzewanie, codzienne życie stanie się jeszcze droższe. Panie profesorze, jak w takim razie to wygląda? Czy to jest tak, że polska opinia publiczna dzięki aktywności Unii Europejskiej przeciwko Polsce no staje się bardziej świadoma obecności w Unii Europejskiej? Czyli widzi plusy, ale widzi też i te minusy. To niewątpliwie tak. Pamiętajmy też, że w ostatnich miesiącach Unia Europejska poniosła kilka spektakularnych porażek. Tą porażką była najpierw kryzys migracyjny, którego w żadnym przypadku nie była w stanie rozwiązać. Teraz problem białoruski spowodował, że wnioski jednak wyciągnięto, ale te działania nie są konsekwentne. Polska jakiejś wielkiej pomocy od Unii Europejskiej finansowej w tym przypadku nie otrzymała, bo trudno sobie jakąkolwiek inną pomoc Unii Europejskiej wyobrazić. Bardzo spóźnione działania na inflację w skali kontynentu. Ostatnio Rada Europejska w tej materii zakończyła się fiaskiem. Unia Europejska nie jest w stanie zweryfikować absurdalnych dyrektyw, jakie podjęła kilkanaście miesięcy temu, które stoją u podstaw inflacji. Klęskę poniosła polityka wobec Rosji w Unii Europejskiej. Owszem, to była bardziej polityka niemiecka niż unijna, ale wyraźnie tutaj Putin jest wygrywającym. Zgadzam się z doktorem Żukowskim. Putin bardzo wiele wygrał. Udowodnił światu, że jest bardzo silnym przywódcą w Rosji i że jest w stanie konsekwentnie te sukcesy odnosić. Pamiętajmy także, że w kilku państwach europejskich mamy kryzys tych, którzy rządzą. Wiele wskazuje na to, że gdyby wybory odbyły się w 5 czy 6 głównych państwach Unii Europejskiej, to rządzący by te wybory przegrali. No w Niemczech mieliśmy taką sytuację. CDU-CSU wybory przegrała. Powstała nowa koalicja, która zaczyna się w pewnym sensie dystansować od tego, co robiła Angela Merkel, ale akurat dystansuje się w kierunku jeszcze bardziej niekorzystnym dla Unii Europejskiej. Ten zapis o misji spoczywających na Niemcach, żeby budować federacje europejskie jest co najmniej dla Europejczyków, dla mieszkańców większości państw europejskich niebezpieczny. Natomiast Polacy niewątpliwie, i to badania pokazują, chcą uspokojenia relacji między Polską a Unią Europejską, ale elektoraty różnych partii inaczej to uspokojenie widzą. Niewątpliwie ta część, która wyraża wolę głosowania na Prawo i Sprawiedliwość lub jest w obszarze około 20%, ponad 20% wyborców niezdecydowanych, stawia bardzo wyraźnie na suwerenność, na niepodległość i akceptuje politykę na granicy polsko-białoruskiej, czyli konsekwentne działania, które rząd tam podjął, blokujące granice przed migrantami. Natomiast mamy w granicach 20-30% wyborców w Polsce, bardzo mocno zdeterminowanych, tworzących bańkę medialną zbudowaną wokół TVN, Gazety Wyborczej, tygodnika Newsweek, kilku portali internetowych, przede wszystkim Onet, które odrzucają te elementy, które przed chwilą wymieniłem. Dla nich porozumienie z Unią Europejską oznaczało po prostu kapitulację, czyli przyjęcie orzeczeń z TSUE, zamknięcie Turowa, wypłata olbrzymich kar, rezygnacja z obrony konstytucji. Proszę zwrócić uwagę, co jest skutkiem ostatnich miesięcy 2021 roku. Dzisiaj opozycja nie jest w stanie się powołać na obronę konstytucji. Czyli to hasło, które stało się ważnym hasłem politycznym po 2015 roku, dzisiaj już nie można po to hasło sięgnąć, bo dzisiaj obrońcą konstytucji tak naprawdę stało się Prawo i Sprawiedliwość, bo to ono zaczyna bronić wyższości prawa krajowego nad
uzurpacją unijną, bo to trudno nazwać wyższością prawa europejskiego, bo tam mówimy tak naprawdę o uzurpacji pozatraktatowej, przyznawanie sobie kompetencji. Tych organy unijne po prostu nie mają. Także jednolitego stanowiska w opinii publicznej nie ma, ale na pewno znaczna część Polaków już wie, że dobrobytu nie zawdzięczamy Unii Europejskiej. Dobrobyt zawdzięczamy intensywności naszej własnej pracy, zdolności akumulacyjnych z podniesieniem polskiego kapitału, a te ostatnie lata pod tym względem były dobre. Owszem, dzisiaj inflacja trochę kruszy te podstawy, bo jak mamy inflację 7-6%, no to jednak te oszczędności, które Polacy zgromadzili, no jednak topnieją z miesiąca na miesiąc. Pan doktor Tomasz Żukowski, jak się odniesie do tej sprawy? Generalnie rzecz biorąc, z tą diagnozą, jeżeli chodzi o stosunek Polaków do Unii Europejskiej, się zgadzam. Rzeczywiście tak jest, że Polacy w tej chwili dojrzewają do bycia rzeczywiście podmiotowym państwem w ramach realistycznie ocenianej Unii Europejskiej, a tam ze wszystkimi jej plusami i ze wszystkimi jej też potencjalnymi czy rzeczywistymi również minusami. Zwłaszcza jeśli będzie ona realizowała, jeżeli Bruksela i Berlin będą realizowały tę politykę, którą w tej chwili chcą realizować. I to jest jakby pewna nowa jakość, bo pamiętajmy, przez długi okres czasu Polska wpierw jakby traktowała to zresztą zgodnie z również z realistyczną, pragmatyczną i racjonalną oceną, jako coś, co trzeba koniecznie zrobić, tylko bardzo wielu Polaków sądziła naiwnie, że to oznacza koniec historii, że po tym już będziemy żyli w raju. Po drugiej stronie, prawda, Rzeki Czerwonej wylądujemy, rozbijemy, prawda, się na słonecznych brzegach i będzie od tej pory tylko dobrze. Potem nam się wydawało, że Unia Europejska to jest taka dobra ciocia, prawda, dobry wujek, który nam po prostu daje pieniądze. Mówiło się, prawda, o obieraniu Brukselki, prawda, i o takich różnych rzeczach. No w tej chwili już wiemy, że Unia to jest po prostu organizacja, która daje nam szereg korzyści, ale też no, tworzy szereg różnego typu problemów. A nawet jeśli chodzi o niektóre scenariusze, czy w tej chwili te, o których się mówi, no zagraża wręcz polskiej podmiotowości, czy może nawet doprowadzić do takiego ograniczenia polskiej suwerenności, że no de facto staniemy się już tylko częścią większej podmiotowej większej całości, a nie suwerennym bytem. No co jako żywo, przynajmniej dla bardzo dużej części Polaków, było wartością najważniejszą czy najcenniejszą. Oczywiście, jeżeli sięgniemy do historii Polski ostatnich kilkuset lat, to można z tego wyciągnąć bardzo różne wnioski, te optymistyczne i te niekoniecznie optymistyczne. Ale tutaj powiedziałbym tak, żeby postawić kropkę nad i, że to, co się będzie działo w relacjach między Unią, między Brukselą, a w ramach również z Berlinem, również z Paryżem, bo zwróćmy uwagę na to, że Paryż próbuje w tej chwili powiedzieć jakąś kontrofensywę, próbuje odwojować część tej swojej ograniczonej w tej chwili podmiotowości w ramach Unii Europejskiej, to może na długie lata decydować o sytuacji w Polsce, a to z kolei też zależy od tego, na ile, już zmierzam ku końcowi, na ile, jak się rozstrzygnie rozgrywka najpoważniejsza już w tym wymiarze geopolityczno-militarnym również, czyli rozgrywka na styku między Chinami, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Pytanie, czy Stany Zjednoczone zdecydują się na jakieś dalej idące ustępstwa pod naciskiem Putina. To by oczywiście zmieniało pole gry i to by z kolei też wpływało na nasze decyzje dotyczące również przyszłości czy relacji z Unią, czy również będzie wpływać na sytuację w samej Unii. Rozmawialiśmy i o tym, co się wydarzyło w 2021, ale i też prognozy na 2022 już się pojawiły. Bardzo panom dziękuję. Pan dr Tomasz Żukowski, Uniwersytet Warszawski, pan profesor Waldemar Paruch, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Byli państwa i moimi gośćmi. Serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku życzę wszystkim. Wszystkiego najlepszego.